Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K22 My League, czy tam My NBA, OKC Thunder. Dzisiaj będziemy zaczynać kolejny od już sezon, nie wiem, w sumie nawet chyba trzeci, bo Banchero był w tamtym sezonie rookie, w tym roku jest Wembanyama, więc tak. Mamy skład naprawdę, już myślę, że spokojnie powinno to wystarczająco być na play-in. Mamy 89, czyli mamy jedną taką gwiazdę przewodzącą. Mamy 80 overalla 20-latka, 21-latka, który ma 83, 20-latka, który ma 81 i 19-latka, który ma 80. Na ławce mamy 2 overalla 80, 78, 79, 78, 78. Chciałbym właśnie, no dużo naprawdę zawodników dostaje szansę. Nawet właśnie Theo Maledon, który jest 11 w naszej rotacji, no bo po prostu zasługują wszyscy, według mnie są na tyle dobrzy, że chciałbym, żeby każdy z nich grał. I możemy przejść do kolejnego spotkania. Pierwszego dzisiaj jest Sacramento Kings. I zaczynamy. Gramy u siebie. Nie wiem jak Sacramento. W tamtym roku oni chyba już byli w playoffach, więc to nie jest już taka słaba drużyna, jak można tak powiedzieć, pamiętać. Może na sam początek akurat wejdziemy do jakiegoś spotkania. Chyba że Sacramento nam ucieknie. 21 sekund do końca, 2 punkty straty. Może być ciekawie. Duży też nakład robię, nawet mi właśnie scout tam mówi tutaj właśnie, żebym dał mniej minut do Shea, ale no Sheaowi nie dam mniej minut, bo chcę, żeby Shea grał naprawdę dużo. Żeby też mniej w Wembanyamie, ale też to jest Wembanyama, to jest czy Pokuszewski. Ja po prostu tym wszystkim młodym zawodnikom chcę zapewniać czas gry, bo mamy naprawdę bardzo młody zespół i tak po prostu chcę, żeby każdy dostał szansę, żeby każdy mógł się pokazać. Jak ktoś będzie grał lepiej, to jest duża szansa, że awansuje do pierwszego składu, no bo to jest naprawdę... Tylko Shea jest według mnie takim mocno nietykalnym. Dobra, my oczywiście schodzimy. Może w przyszłości dopiero będę właśnie grał, ale jeszcze... O, Coby White jest... Nie mogę się przyzwyczaić, że Coby White nie ma afro już, tylko takie krótkie włosy. Coby fauluje, piąty jego faul, ale to jest dobry faul, bo... to nawet rzucił, nie wiem, nie może być Davion Mitchell chyba. A jest Davion Mitchell, jest Davion Mitchell. Dwa trafia free throw, jeden znaczy OKC musi trafić najlepiej trójkę. Jeśli trafimy trójkę, to jeszcze jest spokojnie szansa, żeby to przynajmniej zremisować i doprowadzić do dogrywki. No ale trzeba trafić jednak tą trójkę, trzeba. De'Aaron Fox jest lepszym zawodnikiem. Banchero będzie podał najlepiej do Shea. Shea wchodzi, jednak nie decyduje się na trójkę. To powiem szczerze, nie wiem, czy taki najlepszym wyborem. Można było się pokusić o tą trójkę. Też dalej trzeba liczyć, żeby przynajmniej jeden ten free throw się pomylił. Bo jak trafią dwa, to dalej. Pomimo, że jakbyśmy rzucili trójkę, to nic nam nie da. No ale jak Shea tak chce rozwiązać, może właśnie liczą tak bardzo na to, że się w końcu pomylą. Bo oczywiście będą dalej musieli. Josh Gidey też będzie faulował. Ile ma Josh Gidey fauli? Dwa, to spoko. Ta jest Haliburton. On nie wiem, czy się zbytnio, powiem szczerze, żeby pomylił. Myślę, że on obydwa trafi. Oś tak się dzieje. Nie mamy timeoutu. Więc piłka myślę, że najlepiej do Shea. No w sumie mamy i tak myślę, że dość dużo trójkowców. Josh Gidey, no nie wiem, czy jest tyle czasu naprawdę, żeby się tak się bawi. Dieng wymuszony rzut. Nie mam już po co tak szczerze patrzeć, bo po prostu widzę, że po prostu to nie ma szans na to. Niestety, źle trochę myślę, że z Shea, jak wtedy rzucił dwójkę, mógł spróbować trójkę. I potem byśmy zobaczyli, jakby się potoczyło. Gdyby teraz trafili te dwa free throw, to i tak wystarczyłoby trafić kolejną trójkę i już byłby remis. No wiadomo, że tak się po prostu mówi, że wystarczyłoby tylko. Gramy z Golden State. Nie wiem jak, czy Curry dalej jest jak, dalej jest dobry, tak. Ale już Klay nie jest za dobry, choć Kaminga. Nie mówić Kamavinga, mi się pomyliło z piłkarzem. Kaminga czy Wiseman, oni są młodymi zawodnikami i oni będą szli w górę i będą za chwilę. Nawet jak już Steph skończy karierę, to już oni po prostu będzie to godne zastępstwo. Chociaż wiadomo, że oni nie są, żaden z tych dwóch nie są point guardami, więc jako point guard to nie mają tam jakieś zastępstwo. No ale jest to solidna drużyna. No i wygrywa z nami. Shaman dobrym meczem, nie jest naszym podstawowym shooting guardem jak na razie.
Ale po meczu z Houston zobaczymy, jak tam porównując go z Diengiem. Łatwo naprawdę Houston chyba tu wygra, choć ta trzecia kwarta była świetna w naszym wykonaniu. Ale no jest jeszcze szansa, oczywiście jest duża szansa. Zwłaszcza, że teraz chyba rzuciliśmy trójkę, 2 punkty przewagi, 3 punkty przewagi, jest równo, 2 punkty, równo, 16 sekund do końca. I znowu przydałoby się wejść. Bo jestem ciekawy, bo teraz troszkę powoli mamy lepszy skład, więc zawsze troszkę większe są szanse, że jak dojdzie do tych wymian takich na punkty, nawet jeden taki, no to jednak fajnie jest mieć takich zawodników trochę lepszych. Nie patrzyłem, kto jest takim, czy mam jakiegoś specjalistę trójek, bo powiem szczerze, że niezbyt karze. Banchero i Wembanyama nigdy nie oglądałem w życiu, jak grali. Josh Giddey też go jeszcze nie oglądałem w życiu, jak grał. Wiem, że on był wybrany w tym draft klasie, ale go nie oglądałem. Shai, z tego co pamiętam, jest dobrym trójkowcem, ale nie jest specjalistą trójek. A jeszcze mamy oczywiście Shaymana, czy Dienga, którzy też nie znam ich za dobrze. Dobra. I oczywiście OKC. Na pomarańczowo jesteśmy. Houston ma piłkę, więc nie będziemy. Znaczy, tak czy tak, ktokolwiek był, nie będzie wymuszany fauli, ale Houston będzie mądrze chciał zagrać na ostatnią akcję. I boję się, że to mogą zrobić dobrze. Jalen Green. Walt rzuca i nie trafia. Mamy dogrywkę. Tak, niestety mamy dogrywkę. Mówię niestety, bo była lekka szansa, że tam trafi oczywiście. A już nawet nie patrzyłem, kto rzucał. Nie wiem, czy nie Man, czy Dieng chyba. No dobra, ale wracamy z powrotem do oglądania tego spotkania przez symulację, bo mamy oczywiście 5 minut kolejnych gry. Dalej idziemy dość równo. Jest troszkę większa przewaga. Tak, wygramy to chyba. Tak, wygram na pewno. I super. Banchero, bardzo dobry mecz. Man, Shai. Super, naprawdę super. Mamy kolejne zwycięstwo i mamy chyba rekord 2-2 teraz. Nie jest jakiś piękny start, choć jeszcze to nie jest taka drużyna, która na pewno się spodziewałem, że będzie jakiś dużo lepszy start, że na przykład jakieś 4-0. No ale liczyłem, że może jakoś 3-1 się uda. Ale 2-2 nie jest aż tak źle. Właśnie tak jak mówiłem, chciałbym sprawdzić, jeśli chodzi o. Shai jest spoko free-pointerem. Usman Dieng też nie jest zły. Josh Giddey nie jest zły. Banchero nie jest zły. Nie mamy tak naprawdę jakiegoś. Najgorszy nasz zawodnik to jest chyba jak na razie B widziałem. Kobe, który oczywiście nie jest już podstawowym, ale ogólnie w naszej całej drużynie to Jordan Bell. Ogólnie w naszej drużynie ci wszyscy, co grałem, najgorszy jest Paul Kuszewski, Watson i Kobe, a oni i tak mają B, więc naprawdę wszyscy są dobrymi trójkowcami. Jeszcze możemy oczywiście popatrzeć na. Przez system Profinsi, ale widzę, że tu wszyscy naprawdę dobrze się czują na tym, więc nie ma, myślę, sensu to zmieniać. No, balans, tak, wszystko jest najlepiej. No dobra, kolejny mecz z Golden State, z którym już graliśmy. De'Aaron Fox, Nerlens Noel za Shai'a i Bella. Mógłby to być nie taki zły trade, ale gdyby nie to, że no po prostu Shai'a, jak tak mówiłem, jak on by miał odejść, o to musiało być ktoś dobry przyjść w zamian. Czyżby udało się? Wygramy chyba to. Tak, wygrywamy. Świetnie. Trajman, Wembanyama. Jak Wembanyama na razie sobie radzi? 13-7. No trochę za mało tych reboundów, bo jednak oczekuję, żeby on był rebounderem naszym najlepszym. I gram teraz z Miami, który nie wiem. Jimmy już może być słabszy trochę, ale mam dalej Bama Adebayo, Tylera Hero, ale to jest nieważne, bo wygrywamy. Butler i tak najlepiej zagrał, choć właśnie Joe mu spada. Tyler Hero nie ma jeszcze takiego wysokiego jak Adebayo, chyba że nie grał w tym meczu. Grał, ale tak słaby mecz zagrał. Ogólnie ten sezon jak na razie bardzo słaby w jego wykonaniu. Ale my się tym nie musimy martwić. 76ers, którzy słaby dość początek zaliczają, a ja mam Bena, który no dość nie rozwija się. Malik Monk Embiid jest w tym meczu. No dobra, no to zaczynamy. Pomimo, że mamy taki rekord, to i tak mogą być trudnym bardzo rywalem dla nas, ale jednak tak nie jest. Jednak wygrywamy i 6 z dobrym spotkaniem. Cleveland Cavaliers, nasi kolejni rywale, mają rekord 7-1. Kogo oni tam mają? Po prostu ich młodzież tak dobrze wyrosła? No na to wychodzi, tak, bo Griffin, pamiętam, tam rywalizował z Banchero. Darius Garland, widzę Griffin właśnie tego, wygryzł Sextona nawet, co mnie mega dziwi, powiem szczerze. Isaac Okoro i Evan Mobley, wszyscy ci czterej pierwsi to są draft piki,
No i Jared Allen też jest dobrym naprawdę centerem. No i to jest naprawdę drużyna dobra. Pokażemy to w tym spotkaniu, choć nie odstajemy od nich tak mocno. Przegrywamy tylko 15 punktami, to nie jest aż tak źle. Sexton z ławki trafia 34, no to pokazuje, no praktycznie Griffin niby gra 37 minut, aż dość dużo, powiem szczerze, więcej niż ja bym mu dał. No nic, gramy z Milwaukee teraz, które naprawdę oni mają 8-0, 8-1, no. Myślałem, że mają 8-0 rekord. Chyba mieli, ale ja symulowałem i musieli przegrać. Tak mi się wydaje, albo źle popatrzyłem. Ale wygrywamy z Milwaukee 153 punktów, że im rzuciliśmy. No naprawdę bardzo, bardzo dobry występ. Janis i tak bardzo też dobrze zagrał. Lakers. Już Lakers myślę właśnie, że nie są tacy mocni. Jest coś jeszcze, no został. Grają. Mają, no wiem, że jest LeBron, wiem, że jest Antony, wiem, że jest Russell, który już jest słaby, ale mają gościa 68 i 71. Naprawdę to jest bardzo słabo. Wiadomo, że właśnie no, ten LeBron i Antony, póki oni są, to dalej jeszcze nie będzie to aż tak źle wyglądało. Choć myślę, że zgarniemy zwycięstwo, tak. No jednak, no ile. Reggie Jackson nie zaczyna? Trochę dziwne, powiem szczerze. Choć pewnie ten młody, ten Pinson. Nie, on nie jest młody w sumie. Słaba, naprawdę ta ich drużyna wygląda. Nie nasz problem. Golden State, którzy też bardzo słabo grają. Nie wiem, dziwi mnie to, bo powiem szczerze, że mi się wydaje, że Steph dobrze dalej gra. Nie wiem, może po prostu oprócz Stepha nikt nie gra wystarczająco dobrze. Mamy czwartą kwartę i to wygrywają. Golden State. Ruins jakiś rzucił 42 punkty. No i nie no, ile Curry w tym sezonie? Curry gra dobrze. Klay. No Klay idzie powoli w dół, ale to są tam naprawdę, znaczy no. Powoli w dół. Ma praktycznie cały czas takie same statystyki, więc nie powiedziałbym, że jakoś źle. Wiseman, nie wiem, naprawdę powiem szczerze, że dziwne, że mam taki rekord. Teraz gramy z Sacramento, z którym już się niedawno widzieliśmy. Tu chyba tym razem jednak Sacramento wygra. Tak, Sacramento tym razem wygrywa. Gram teraz, oj, niestety, aż do 10 tygodni możliwe, że nie będzie Josha Gidea. Aj, szkoda, szkoda. DeAndre Hunter, tak, on niech będzie naszym. Choć powiem szczerze, że nie wiem, czy nie byłoby dobrą opcją Treymana, by był na small forwardzie. Nie, na small forwardzie, tak. Zagrałbym w taki sposób. I właśnie w taki sposób bym to zagrał. Tu tak. No i Bell by nic nie grał. Ile Shai gra? Shai, 35. Banchero 28, DeAndre Hunter nawet mniej, Banchero 30, Man 27. Dobra, wszystko wygląda wystarczająco dobrze, tak jakbym chciał. I gramy z Pelicansami. Wygrywałem Pelicansi z Zionem oczywiście. No już myślałem przez chwilę, że mam Jokicia. Nie trzeba by właśnie, jeszcze im brakowałoby Jokicia oprócz Zajana. Nie wiem, czy właśnie ta kontuzja jednak nie wyłączyć, bo naprawdę, no one psują trochę to granie. Wiem, że one są realne. Wiadomo, że w prawdziwym życiu przecież są te kontuzje, ale overtime wygraliśmy, nawet nie zauważyłem. Ale no po prostu psują trochę tych młodych zawodników i trochę też szkoda, jak tak kontuzje wchodzą. Widzę, że Brooklyn już nie jest tak mocny. Rekordowo oczywiście, bo pewnie. Będziemy mieć z nimi problemy, tak, i wygrywam bardzo łatwo z nami. Irving, Durant, Harden dalej grają dobrze, choć każdy troszkę idą mu te statystyki powoli w dół. Chicago, którzy mają 3-10 rekord. Sadiq Bey, no nie jest taki stary, to nie jest aż taki, to naprawdę, to nie są aż takie, to nie jest taka zła opcja, choć, nie, on ma 24, aha, dobra. Decline. Taką młodzieżą, jaką my mamy, to moglibyśmy naprawdę, myślę, że zrobić bardzo ciekawy jakiś trade. Aż nawet zobaczę, bo jestem naprawdę ciekawy. Wygrywamy. Mamy tu paru zawodników. I właśnie, abyśmy na przykład zaoferowali Trey i Treyman. Co by niektórzy nam chcieliby dać? Czy jest to naprawdę jakaś gwiazda do wzięcia za takie coś? No nie jest. A jestem ciekawy, propose trade, ja to zobaczę. Kto jest u nas oprócz Shaya najbardziej wartościowy? Trey ma 3. Banchero ma 3,5. Dieng ma 3. Wembanyama, o kurde, już widzę co ja chcę zrobić. Shai i Wembanyama.
Mogą nam dać jeszcze, jak dołożymy DeAndre Huntera, Aitona i Bookera. I to jest jedna opcja, którą mogą nam dać. Ale to i tak, a jeszcze byśmy Pickhamża dołożyli. Nie, już nikt. Ale ciekawe jest naprawdę, kogo byśmy takie. Albo z Banchero na przykład. Jaren Jackson, naprawdę. Dobre to są trade oczywiście, ale no. Tam mówiłem, nie chcę takich robić. Chcę sobie tą młodzież pielęgnować, można tak powiedzieć. McDaniels i pick za Mana, nie. I gramy 76ers teraz. Chyba wygramy, tak, wygrywamy Banchero. Banchero gra, no równie. Powiedziałbym, że identyczne statystyki. Wykręca Shai, gra identycznie też praktycznie jak w tamtym sezonie. Wembanyama, dobry rookie season, jak na razie zalicza. Sprawdzimy te wszystkie statystyki już na początku może grudnia. Gramy teraz z Portland znowu. Niedawno z nimi wygraliśmy. Pamiętam, w overtime chyba nawet. I tutaj bez overtime'u wygrywamy. Naprawdę bardzo, bardzo dobrych mamy zbieraczy. Wembanyama i Banchero. Ciekawy jestem, czy tak statystycznie, pewnie ktoś ma na pewno lepszy duet, ale czy my czasem nie mamy jednego z lepszych duetów, jeśli chodzi o zbiórki. Wygrywamy łatwo też teraz z Suns. I mamy mecz z Clippers. Jak Clippers sobie radzą? No w tym sezonie jeszcze gorzej niż poprzednim. No nie dziwię się, bo już Paul i Kawhi to naprawdę już bardzo, bardzo powinni być słabi. Tak mieć koło 85 overall. Niszczymy teraz Clippers. Kawhi ma no 90, jest jeszcze nie tak źle. Paul już jest bardzo średnim zawodnikiem. Keon Johnson to może być jakaś przyszłość tak naprawdę. Cousins, mają Cousinsa. Dobra, no to właśnie parę rzeczy już sprawdzimy. Co najpierw? Może najpierw sprawdźmy. Najpierw sprawdzić też, to by też mieć ciekawy kontrakt extension. Teo Maledon nie chce przedłużyć. Trochę mnie, powiem szczerze, niezbyt to dziwi, bo na pewno chciałby grać dłużej niż gra. Obecnie jego kontrakt, on ma obecnie, zarabia milion i 10 by chciał. Jakieś Pałkuszewski 18, naprawdę Pałkuszewski, nie wiem kto mu aż tyle będzie chciał dać. No może będą chcieli niektórzy. Dobra, ale oczywiście o tym nie patrzyłem. I tak. Wembanyama poszedł overallem w górę. Fajnie, fajnie. Watson idzie w górę. A jak właśnie Watson sobie radzi? Watson robi nawet dobre statystyki, jak na takie minuty, co ma. Jestem ciekawy tych z młodych, bo mam chyba właśnie Bailey, ma 78. To mam jeszcze Garda, który ma 70. On mi przypomina mega Alena Iversona. Nie wiem, czy wam też przypomina Alena Iversona. Naprawdę taka sama broda. Znaczy, no, broda podobna. Ten sam styl włosów praktycznie. I podobny tak wygląd też z twarzy. No naprawdę. Nie miał ceilingu oczywiście, bo. No nie miał ceilingu Iversona, ale naprawdę mega go przypomina. No stylem gry. No w poprzedniej sezonie. W G League obecnie. Znaczy 24 punkty średnio. 5 reboundów, 5 asyst. Więc naprawdę rzuca dobrze. Rzuca dobrze i gra dobrze. I idąc dalej, co jeszcze chciałem zobaczyć. Scouting, no to możemy zobaczyć mock draft. Mamy pierwszy draft, bo mamy. Bo Wizards muszą słabo grać. Clippers tak samo. Naprawdę, jeśli my jeszcze dołożymy w następnym roku, na przykład ten DJ Wagner, ale to nie ma. Jest LeBron James Jr., tylko po prostu nie jest uważany za jednego nawet za top 10 nawet przez niektóre te. Najwyżej jest na 7 miejscu w NBA.com Big Board. No to jest najwyżej. Ciekawe, nie ma ceiling, chciałem zobaczyć, nie ma ceiling LeBron James na przykład. A najlepszy ma ceiling jaki? Nie ma. Żaden z nich nie ma ceilingu. Tu mamy Dirk Nowicki, więc jest szansa, że tutaj senegalski Dirk Nowicki jest. Nie, to nie senegalski, tylko amerykański Dirk Nowicki. Mamy Vince'a Cartera możliwe. Demar, dwóch Demarów jest. No dobra, to też jest ciekawe. I teraz League Standings obecnie, czwarte miejsce w konferencji. Memphis prowadzi, Jay musi ich tam razem z Jarenem Jacksonem pewnie prowadzić. Tak mi się wydawało. O, mają jeszcze Wendela, więc oni mogą mieć jeden z też dobrych drużyn, jeśli chodzi o reboundy. 8-6. Nie, nawet nie mają taki. 8-6 i 8. Dobra, no to my mamy właśnie dobre miejsce. Wizards ostatni, tak? Tak, bardzo naprawdę słabo sobie radzą.
No to nawet jest dobre, powiem szczerze, nawet jest dobre. Trzej 35 punktów średnio notuje. Świetnie, naprawdę gra. A jestem ciekawy właśnie na przykład w inny sposób, że na przykład pójdziemy do Hawks. Na przykład, czy mamy coś, co według nich wystarczy, żeby wziąć Treja? Nie, na przykład nie, ale myślę, żebym chciał, to bym go spokojnie dał radę wziąć. Rookie Report. Wembanyama, on jest centerem, więc on nie musi dużo, ale Dawkins, Jimmy Dawkins, 71 overalla gościu, 23 punkty średnio notuje. Ale tak, no nie wiem czy on, wiem, że on jest pierwszy, nie wiem czy on, bo oprócz tego nic tak nie dokłada tak bardzo. No dobra, możemy iść dalej do kolejnych meczów. Minnesota, myślę, że będę grał z takimi trochę równiejszymi drużynami, znaczy oglądał, a z takimi słabszymi nie oglądał, bo po prostu, nawet jeśli wygram, to nie będziesz taki ciekawy, nawet jakby było właśnie dogrywka, czy tam bylibyśmy blisko. Minnesota wygrywa jednym punktem, nie zauważyłem tego. Indiana, to nie jest słaba drużyna, więc możemy z nimi pooglądać, jak gramy, jak sobie radzimy. Prowadzi Indiana, my teraz prowadzimy. Dowiedziemy to? No może nie dowiedziemy. Mamy dogrywkę. I nie wygrywam w tej dogrywce. Kurde, to już jest trudne starcie, bo gramy z liderem chyba obecnym konferencji. A czy nam się uda pokonać lidera? Udaje się nam, super. Jay na 13 rebound, ile on average'uje? 5 reboundów średnio Jay, no to naprawdę career high, tak. 29, 20, 30 nawet w sumie. Punktów 9 asyst, no Jay gra, Jay na pewno ma szansę na to, żeby walczyć o bycie MVP, choć tak właśnie patrzę, no to nie jest, no jest dopiero szósty, ale na przykład Trey dokłada 10, to samo Luka jeszcze oprócz tych 10 i 35 punktów dokłada jeszcze 8 reboundów. Janis, który też naprawdę świetnie gra, no jest naprawdę jednak trudno będzie Jayowi, możliwe, że nawet nie będzie na top 5. Gramy z Boston, którzy grają dość dobrze, ale w tym spotkaniu my ich niszczymy, prawie można tak powiedzieć. Dla niektórych to już jest trochę zniszczenie przegrać 25 punktami. Gramy teraz z Golden State, którzy troszkę podreperowali swój rekord i już to wygląda trochę bardziej normalnie, bo powiem szczerze, że jakoś no nie, dla mnie to było dziwne, że drużyna z Karym, który ma dalej 95 overalla i młodymi zawodnikami tak źle sobie radziła i wygrywają z nami nawet. A i tak Luis ten 15 punktów gra świetnie. Kary no powoli, idą mu te statystyki, wszystko mu idzie w dół powoli, ale skuteczność ze strójek dalej jest prawie taka sama. Free throwa też no troszkę gorsza. Ogólnie nie jest naprawdę źle. Gra dość równie, gramy teraz z Clippers. To mógł w sumie być mecz, który moglibyśmy przesymulować. Tak bez patrzenia, bo jednak Clippers to jest jedna z gorszych drużyn, no i nie stawiam nam żadnych oporów. Trey Mann gra świetnie, naprawdę. 82 overalla już. Kolejny mecz z Denver, którzy są dość słabą drużyną, ale mają Jokicia, więc mają jakąś gwiazdę, można by tak przynajmniej powiedzieć, która jeszcze no nie zaczyna już kończyć swoich najlepszych gier, można już najlepszego grania. Choć słaby mecz, powiem szczerze, no i jednak ten sezon znacząco gorszy, najgorszy jego sezon od tych lat 2000, czyli jakby prawie tych 2020 gdzieś tak, czyli około właśnie tak gdzie teraz jesteśmy my w prawdziwym życiu. Nie, to nie zgadnął się na to. Sacramento. Dość równy dla nas rywal, ale chyba sobie tak poradzimy z nimi. Shai też ma padają te statystyki, troszkę szkoda. Houston Rockets, no jest to bardzo dobra drużyna, 28 rekord. Oni mogą być nowymi liderami konferencji nawet. Myślę, że oni mogą być spokojnie lepszą drużyną od Grizzlies. Słaby mecz punktowo ogólnie, ale wygrywają. Shai ma kontuzja teraz jeszcze naprawdę. Nie, wyłączam tę kontuzję, jak tylko wróci Josh Giddey. Bo jeszcze żeby. Bo jak teraz wyłączę, to ci jeszcze dalej będą na kontuzjach, a zawodnicy teraz będą nie mogą kontuzjać, więc trochę byłoby to niesprawiedliwe. Ja bym chciał zobaczyć Watsona, powiem szczerze. 27 minut, tak. 6, 35 i tak bym mu dał naprawdę. Myślę, że zasługuje na to 35.
Wembanyama, dobra. Jordan Bell, nie. Ani Jordan Bell, ani Gabriel nie będą dostawali obecnie minut. Banchero do 30 mu dobijmy. Watson trochę więcej. Dieng. Może tak. Tak. Na dużo będą troszkę nasi rezerwowi, można tak powiedzieć, grać. Dobra, tak, takie coś zrobimy. I gramy z Miami, które jest słabą drużyną, więc liczę, że wygramy to i tak wygrywamy 102. Wembanyama. Tak, Wembanyama bardzo dobrze gra i na pewno walczy o to, żeby być tym Rookie of the Year. Gramy z Houston teraz. Czyli oczywiście z powrotem walka trudna już. Zwłaszcza, że dwóch zawodników nie ma u nas z podstawowej rotacji. No i Houston wygrywa. Jalen Green 90 już overalla ma. No i jego już już naprawdę punkty wyglądają tak, że powoli będzie się zbliżał do tych sezonów, gdzie będzie mógł walczyć o bycie MVP. Dallas, którzy są podobnym praktycznie rekordzie jak my. No ale oni mają Luka, więc zawsze jak gra się równe drużyny, a mam taką gwiazdę, no to trudno właśnie będzie wam. Zwłaszcza, że Luka zagrał świetny mecz. Toronto ta z naszymi rywalami. Ale tak jak mówiłem, i tak gramy dobrze, bo nie mówiłem, że w tym sezonie będziemy drużyną, która będzie walczyć o mistrzostwo, ale o playoffy możemy powalczyć i teraz z łatwością sobie radzimy z Toronto. I właśnie tak na razie gramy na to. Spurs, które też jest drużyna, jak zaczynaliśmy też razem z nimi, to też byliśmy na dole praktycznie cały czas z nimi, więc to też jest taka kwestia właśnie, że drużyna na tych, o Josh Giddey, ja już bym wrócił Josha Giddeya, choć najpierw wrócę Traymana jako dam go jako shooting guarda. I tak. Josh Giddey. Już wrócimy go właśnie. No i nie mogą tak mieć. Myślę, że tak ustawię sobie ich w rotacji. Choć właśnie znowu za dużo trochę mają rezerwowi minut. Wemba nie ma 30. Banchero też ma mieć 30, Shai ma mieć 35. Shai ma 35, Dieng trochę ma mało. Josh Giddey też bym dałbym mu przynajmniej 26. Coś takiego, zobaczymy jak to będzie działało i gramy z San Antonio. Dobra, zaczynamy. Tak jak mówiłem, to będzie już dość równe spotkanie i na razie tak właśnie to wygląda i wygrywamy po naprawdę zaciętym starciu. Minnesota, czyli drużyna, która jest też na pewno w okolicach gdzieś jak na przykład play-in. Ale myślę, że wygramy z nimi. Tak, wygrywamy. Shai, bardzo fajny mecz. Naprawdę Shai spada momentalnie w dół mu ten points per game, ale też przez to, że po prostu pierwszy raz, można tak powiedzieć, powoli w karierze. No wiadomo, że w Clippers był pierwszy sezon tutaj, ale pierwszy raz, aby tak, odkąd jest w OKC, no nie ma po prostu czegoś takiego praktycznie, że on jest samym zawodnikiem. No wiadomo, że tam Chris Paul był rok z nim, ale pierwszy raz tak nie jest takim zawodnikiem, który praktycznie tylko on musi rzucać. O, tylko właśnie ma paru już zawodników, którzy naprawdę są dobrzy. Mecz z Lakers, nie wiem czy jest, wiadomo, że są dobrzy zawodnicy, ale. A jednak przegrywamy. No jednak póki mają LeBrona, to jednak dają, no dobrze. Hornets z LaMelo na czele. Widzę, że naprawdę sobie bardzo dobrze radzą. Chciałbym jeszcze jedno zwycięstwo w tym odcinku i będziemy, myślę, kończyli. Bo z Hornets pewnie nie będzie tego zwycięstwa. Tak jak myślałem. Hawks, którzy też są dowodzeni, można tak powiedzieć, przez Treja głównie pewnie. I w dogrywce dojechali nas konkretnie, choć Collins tam dużo też właśnie zagrał. Cleveland pogorszyli się od tego, jak ostatnim razem widzieliśmy ich, gdzie mieli chyba rekord 7-1 jakiś, ale i tak dalej są dobrzy, więc dalej to nie będzie aż takie proste spotkanie, choć ta trzecia kwarta zrobiła dużo, bardzo i wygrywamy, więc jest fajnie, naprawdę. I możemy powoli patrzeć. Award Races. Nie ma nikogo, kto by mnie zdziwił. Powiem szczerze, no walka między Luką a Trajem, kto będzie więcej miał średnio punktów, to naprawdę niesamowite. Choć
Myślę, że Luka spokojnie tak weźmie tą MVP, no bo głównie te rebounds robią swoją robotę. Rookie of the Year, Wembanyama prowadzi, nie dziwię się. Zasługuje, no już ten gościu, taki co był w Clippers, wypadł kompletnie. Nie wiem, co się z nim dzieje. No ale nasz zawodnik właśnie dorzuca, choć ten Amoni Bates myślę, że naprawdę niedużo, choć blok, te dużo robią te bloki, co ma 2,3 średnio. Most Improved, nie ma tu u nas nikogo, a na przykład Jay właśnie, mogą się tego spodziewać. All-Star Voting. U nas widzę, że dalej niestety, no ale Shai niestety nie gra na tyle dobrze, żeby mógł być, powiedzmy sobie szczerze. Dobra. Jeśli chodzi o overall, Wembanyama ma 82, więc naprawdę się świetnie rozwija. Banchero ma 81, Gide 83. No, overallowo to wygląda spoko. Overallowo to wygląda spoko. A jak ten nasz najmłodszy? Już ma 80 overalla, Bailey. Myślę, że jak będzie 81, to go wrzucę chyba do drużyny i nawet możliwe, że właśnie. Myślę, że będę musiał się niestety pożegnać z Theo Maledonem. Zobaczę, co by mi dały piki za niego, bo nie będzie chciał zostać. No, powiem szczerze, że naprawdę będę miał bardzo dużo tych gardów. No, mogę przeważnie dostać, co najważniejsze jest, first round pick. To jest naprawdę ważne. I możemy jeszcze na pewno jakiegoś młodego dość zawodnika dostać też. Albo nie konkretnie musi być młody. Sęguna możemy wziąć za Maledona i dając jeszcze Bela. A Sęgun to jest naprawdę ciekawy zawodnik, bo jest młody i naprawdę ma potencjał. Ale to jeszcze przed trade deadline'em to wszystko sobie ogarniemy. Mock drafts, dalej Wizards są mega cięci, co mi się podoba oczywiście. I za chwilę dowiemy się, czy jednak właśnie myślę, że najpierw zobaczmy Eastern. No nie wydaje mi się, żeby Waszyngton, no jedynie z Miami będą walczyć o to, czy będą najgorszą drużyną. My troszkę gorzej już sobie radzimy. Piąta dru... Tak, to jest Houston pierwsze. Siódmą drużyną jesteśmy obecnie, no i rekordy to naprawdę nie są dalekie, bo 6 porażek tylko mniej mamy od Houston, to jest naprawdę dość równo, choć też za nami też jest dość równo. Myślę, że tak do Denver. My jesteśmy 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, czyli po prostu jakby do play-in tournamentu. Resztę drużyny no to jednak nie wiem, czy będą się zbytnio liczyć. Dobrze. Rookie report, no to właśnie wiemy, choć właśnie więcej average'uje Bates, to nadrabia głównie reboundami i blokami Wembanyama. I myślę, że więcej nic nie mam do dodania w tym odcinku, więc to by było na tyle. W następnym odcinku myślę, że pewnie postaram się dojść do końca sezonu i zobaczymy możliwe pierwsze playoffy w wykonaniu OKC, odkąd ich oczywiście przejęliśmy. A tak mówiłem, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!